pomocą brutalnie wielkiej misterii lewo, prawo, przód, tył i samolot to wyszynął. Tam dość jest około 320 km na godzinę. Przy czym inne samoloty akrobacyjne, z innymi takie zobaczymy tutaj, mają taką prędkość około 260, to jest maksymalnie 60 km więcej Artur ma do dyspozycji, jeżeli chodzi o prędkość brutalnego sterowania. A to oznacza, że jego manewry i pokazy są o wiele bardziej dynamiczne, ale też co za tym idzie, te siły, które działają na jego organizm, są o wiele większe. Nie wiem jak w przypadku Artura, ale wielu pilotów mierzy swoją wysokość przed i po takich pokazach i często się okazuje, że pilot po pokazie mierzy 3, 4, 5 cm mniej niż przed pokazem.